Fortnite ma parę sekretów, które przeszły z rozdziału pierwszego do rozdziału drugiego i o których Epic Games nie zapomniało. Jeden z nich po raz pierwszy pojawił się w sezonie trzecim rozdziału pierwszego, a zainteresowanie nim rosło wraz z każdym to kolejnym sezonem. Finalnie, po niemalże 3 latach gry udało się rozwiązać zagadkę tajemniczego bunkru, a my dowiedzieliśmy się, co takiego jest w środku, a więc hej wszystkim, z tej strony Jaju i jak zawsze witam was o 6:30, tylko przypominam wam, abyście zostawili suba oraz łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków oraz doceniacie moją pracę. Piszcie kod JAJŁYTY, tak też postąpiła chociażby widoczna piątka wspaniałych i niezastąpionych widzów, za co bardzo im dziękuję. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Wraz z pojawieniem się bunkru pojawiły się spekulacje, które były przez niektórych ciągnięte przez wiele tygodni, jednakże wraz z tym jak sezon trzeci się zakończył, tak też każdy stracił zainteresowanie ów schronieniem i każdy gracz sprawdzał je tylko po każdym live evencie, licząc, że coś się zmieni. Niestety przez wiele lat bunkier pozostawał pusty, a my jedynie przy pomocy licznych gliczy uczyliśmy się jak wejść do środka. Za każdym razem ku naszemu rozczarowaniu nic tam nie zastawaliśmy. W krótkim czasie powstała masa teorii dotyczących właśnie tego bunkru. Niektóre z nich mówią o tym, że ukrył się tam Adolf Hitler. Bunkier natomiast pojawił się jako odpowiedź na kometę, którą mieszkańcy świata Fortnite uznali za statek kosmiczny. Później się jednak okazało, że to meteoryt, który to w środku miał kapsułę z przybyszem. Tym razem jednak naprawdę pojawili się kosmici i tak oto rozwiązała się tajemnica bunkru, do którego wnętrza dostał się Batman, tym samym ukazując nam prawdę o tym owianym tajemnicą miejscu. Batman w crossoverowych komiksach z Fortnite postanowił wejść do bunkru w myśl zasady: tonący schwyta się nawet brzytwy. Nie wiedząc, co ma zrobić i jak uzupełnić straty, najzwyczajniej w świecie zszedł do podziemi, myśląc, że coś tam zostanie, i tak też się stało. Już po paru metrach wewnątrz schronienia ujrzał jedną z kreatur utworzonych przez energię kostki, która to, jak to dobrze wiemy, potrafi tworzyć nowe, złe życie z samego powietrza, jak to jest w przypadku pustaków. Na jego nieszczęście strażnik Gotham nie zastał w bunkrze pustaka gruchotacza, a kamiennego golema powołanego do życia za sprawą mocy kostki. Szybko jednak uporał się z wrogiem wraz z pomocą swojej ekipy i mógł przejść dalej, abyśmy my mogli zobaczyć, co tak naprawdę skrywa się w samym bunkrze. Po krótkiej eksploracji okazało się, że całe schroniska jest przyozdobione kolumnami, a w środku... Teraz zatrzymajcie ten film i zanim dowiecie się, co przez ten cały czas było wewnątrz bunkru, napiszcie komentarz, w którym to obstawicie, co jest w środku. Także macie na to 10 sekund od teraz. A więc okazało się, że wewnątrz jednej z największych tajemnic tej gry znajduje się arsenał z bronią, i to nie byle jaką, bo możemy tam znaleźć dosłownie każdy oręż, jaki istniał w ciągu całej historii tejże gry. Od rewolwerów z lunetą, przez P90 na miniganie kończąc, do tego graplery, rozmaite zbieraki czy plecaki z toną innego wyposażenia. Nie jest to jednak koniec bunkru, ponieważ dalej jest jeszcze sala wykonana w stylu antycznym, przypominająca moim zdaniem takie swoiste katakumby. Jest to niestety koniec tejże zagadki, ponieważ dalej nic się nie znajduje, a przynajmniej aktualne komiksy dotyczące Batmana nic nie pokazały. Całości tejże sali niestety nie mogę wam pokazać, ponieważ byłby to gigantyczny spoiler dla czytających, czego na pewno nie chcemy. Ja sam natomiast mógłbym przedstawić wam cały komiks i ciągnąć ten odcinek nawet i przez 30 minut, ale myślę, że jest to niepotrzebne, a treściwy, nierozciągnięty na siłę odcinek jest dla was o wiele ciekawszy. Zostawcie więc suba oraz wpiszcie kod JAJŁYTY w Fortnite'owym sklepie, aby wesprzeć mój kanał, ewentualnie wejdźcie do mojego Patronite i okażcie wsparcie właśnie mi, za co otrzymacie dodatkowe bonusy, jak chociażby specjalny odcinek historii z Fortnite tylko i wyłącznie dla wspierających na Patronite. Wielkie dzięki, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć.